Cześć, z tej strony Karolina. Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy filmik nakręciłam specjalnie dla Agaterii. Od jakiegoś czasu jestem w DT Agaterii i mam okazję i możliwość pracować na ich bardzo fajnych produktach. W szczególności do gustu przypadły mi piękne maski, ale teraz niedawno pojawiło się jeszcze coś bardzo fajnego, co właśnie dzisiaj chcę Wam pokazać, a konkretnie jest to mowa o shaker boxach. Teraz właśnie pokazuję Wam tag, taki zimowy tag, w którym wykorzystałam właśnie shaker box z Agaterii. To jest taki shaker boxik, który wykonany jest z birmaty i można go samodzielnie skleić, samodzielnie pomalować. Zajmuje to po prostu chwileczkę. W sklepie Agaterii dostępnych jest kilka rodzajów shaker boxów. Tutaj właśnie pokażę Wam wszystkie po kolei. Ten jest taki typowo zimowy ze śnieżynkami. Tutaj drugi to jest śliczna gwiazdeczka z koronką na brzegach. No i kolejny to jest właśnie ten, który przed chwilą pokazywałam Wam na moim tagu, czyli taki shaker box z falbanką. On jest złożony z takich trzech części, które oczywiście trzeba ze sobą posklejać. Jak to zrobić? Ja za chwileczkę Wam pokażę. Takie sklejenie jest banalnie proste i dosłownie każdy sobie z tym poradzi i oszczędza oczywiście dużo czasu, bo nie trzeba tych elementów przygotowywać sobie samemu. Wcześniej jednak chcę Wam pokazać jeszcze coś, a konkretnie są to pudry do embossingu, też właśnie agateriowe pudry do embossingu. Pokażę Wam kilka kolorów, które mam, m.in. to jest kolor biały, srebrny, miedziany, złoty, czarny, który pojawił się niedawno, czerwony, super się nadaje do projektów świątecznych, zielony i morski. Tego morskiego koloru będę używała właśnie do ozdobienia mojego shaker boxa. Pokażę Wam jeszcze kilka próbek tego, jak właściwie te pudry wyglądają już po zrobieniu embossingu na ciepło. Teraz właśnie pokazuję Wam ten kolorek morski, następny jest czerwony, ten czerwony jest bardzo ładnie błyszczący, tak samo ten czarny puder też bardzo ładnie się błyszczy. Ten zielony jest troszeczkę bardziej matowy, ale też super wygląda. Robiąc taki embossing na ciepło, oprócz tego, że oczywiście mamy widoczny wzór czy też napis, ten napis jest też po prostu bardziej wypukły. Zupełnie inaczej to wygląda niż gdy się zrobi tylko zwykły odcisk stemplem z tuszem. Jak widzicie, ja już wszystko sobie przygotowałam do zrobienia shaker boxa. Wszystkie części są już gotowe. Zaczynam od tego, że pokrywam całą powierzchnię tekturki, tej, która będzie główną ozdobą, płynem z dabera. Dzięki temu płynowi puder do embossingu przyklei się do tekturki. Postarajcie się nałożyć płynu dosyć dużo, tak żeby puder przykleił się do całej powierzchni tekturki. Jeśli nie macie takiego płynu, który ja w tej chwili używam, może macie w domu jakiś tusz, który jest dosyć mocno klejący i niezbyt szybko wysycha, bądź może macie jakiś specjalny tusz do embossingu. Tekturka jest już cała klejąca i teraz jak najszybciej obsypuję ją całą pudrem w kolorze morskim. W tym momencie, jeszcze przed podgrzaniem, puder jest tylko delikatnie przyklejony do tekturki. Uważajcie, jak będziecie ją podnosić, ponieważ jeżeli dotkniecie po prostu tego pudru w jakimkolwiek miejscu, to on się zmaże i zostanie jakaś nieładna plama. Teraz podgrzewam tekturkę nagrzewnicą. Widzicie, że puder się rozpuszcza i tworzy się taka fajna, błyszcząca powierzchnia. Kiedy cały puder już się rozpuści, dajcie mu chwilę na ostygnięcie, ponieważ jeżeli dotkniecie go za szybko, może się zmazać. Tak właśnie wygląda tekturka pokryta pudrem do embossingu w kolorze morskim. Zanim skleję wszystkie części shaker boxa, wytnę jeszcze grafikę, która będzie moim tłem. Wybrałam obrazek z Mikołajem, który zresztą idealnie swoją wielkością pasuje właśnie do shaker boxa. Wszystkie części do shakera już są gotowe, brakuje mi tylko folii. Używam dość sztywnej, przezroczystej folii. Taką folię możecie na pewno kupić sobie w sklepie papierniczym. Jeśli nie właśnie w takich kawałeczkach, to o ile wiem, można sobie kupić takie specjalne jakby pochewki czy etui do dokumentów, które właśnie z takiej sztywnej folii są zrobione. Odrysowuję kształt shaker boxa na folii i wycinam. Nie wyszło zbyt idealnie, ale ten kawałeczek akurat jest troszeczkę większy, więc już po sklejeniu po prostu dotnę wystające fragmenty.
Zaczynam od sklejenia ze sobą dwóch obręczy. Do sklejenia używam kleju Magic. Gdy obręcze są już ze sobą sklejone, pokrywam jedną stronę klejem. Tym razem nie tylko smaruję klejem, ale też rozsmarowuję go tak, żeby nie pozostawił żadnych brzydkich plam na folii, którą zaraz przykleję. Gdy folia jest już przyklejona, będę przyklejała teraz na nią ozdobną tekturkę. Całość jest już niemal gotowa. Tak powinny wyglądać sklejone ze sobą elementy. Teraz pora przykleić tło, ale zanim będę mogła je przykleić, najpierw muszę nasypać do środka shakerboxa moje ozdóbki. Wybrałam dwa rodzaje brokatu. Jeden, który ma bardziej przypominać śnieg w kolorze białym i drugi srebrny, który będzie przypominał gwiazdeczki. Wy oczywiście możecie wsypać jakikolwiek brokat Wam się podoba lub na przykład jakieś fajne cekiny. Ostatnia rzecz, którą muszę zrobić, to przyklejenie właśnie okrągłego tła z Mikołajem. Tak prezentuje się gotowy shaker box. Oczywiście Wy możecie go wykonać w zupełnie innych kolorach i z innymi obrazkami lub na przykład jeszcze dodatkowo ozdobić go jakimiś perełkami w płynie albo brokatem na wierzchu. Jak widzieliście na początku tego filmu, mój shaker box wylądował na tagu, ale wydaje mi się, że równie dobrze mogłaby to być nawet zawieszka na choinkę. Zamiast grafiki możecie włożyć na przykład zdjęcie kogoś bliskiego. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że spodobał Wam się pomysł z wykorzystaniem shaker boxa i ze zrobieniem na tym shaker boxie embossingu na ciepło. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne filmy. Jeśli ten filmik się Wam podobał, dajcie mu koniecznie łapkę w górę.